Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicy ze wzorami na pochodne. I rozpoczynamy. Na tablicy mamy przedstawioną dosyć interesującą funkcję. Mamy tutaj e do potęgi kosinus kwadrat x. Czyli jest to dla nas funkcja, ponieważ nasz wykładnik e jest inny niż x, to jest dla nas znak, że będziemy liczyć pochodną złożoną. Więc teraz musimy tę pochodną jakoś rozebrać, czyli zacząć od najbardziej zewnętrznej funkcji w naszym przykładzie. Zapiszemy sobie na początek y' równa się i co dalej? Najbardziej zewnętrzna funkcja to taka, która decyduje o ostatecznym wyniku naszego zadania. W naszym przypadku o ostatecznym wyniku decyduje liczba e. Czyli my na początek liczymy pochodną z funkcji e. Według tablic pochodna z e do x, czyli e do jakiegoś argumentu, to jest e do jakiegoś argumentu. Czyli my po prostu na początku przepisujemy e kosinus kwadrat x razy. Teraz powoli dobieramy się do naszych funkcji wewnętrznych. No więc naszą pierwszą funkcją wewnętrzną, najbardziej wewnętrzną, można by tak było powiedzieć, jest kosinus kwadrat x. I pochodna z tego okazuje się być też pochodną złożoną. I tutaj już pewnie wcześniej liczyliście razem z nami podobne pochodne. Jeżeli chodzi o kosinus kwadrat x, to traktując to jako funkcję złożoną, najbardziej zewnętrzną funkcją jest potęga, bo to ona wpływa na ostateczny wynik naszego zadania, bo mimo że mam jakąś wartość kosinusa, to kiedy podniosę go do kwadratu, to ten kwadrat zmienia wynik. Czyli teraz liczę pochodną z potęgi, czyli wyrzucam potęgę przed wyrażenie, kosinus, zmniejszam potęgę o 1, czyli 2 minus 1 to jest 1, czyli nie piszę, czyli kosinus x, razy, i teraz pochodna funkcji wewnętrznej, czyli z kosinusa, czyli to będzie minus sinus x. I to się równa. Zapiszmy sobie to wyrażenie teraz, uwzględniając znaki i stałe, czyli zapiszemy to sobie jako minus 2 sinus x kosinus x razy e do kosinus kwadrat x. Dla chętnych to wyrażenie można jeszcze zapisać, stosując wzory trygonometryczne, jako minus sinus 2x razy e do kosinus kwadrat x. I to jest, moi drodzy, ostateczna postać naszego zadania, czyli jak widzieliście, ta pochodna złożona była złożona dwukrotnie. Czyli nie dość, że jako funkcja e, która była funkcją złożoną tutaj ze względu na argument, to jeszcze sam argument, pochodna z argumenta była funkcją złożoną. Czyli bądźcie bardzo czujni, jeżeli chodzi o liczenie tych pochodnych. Chociaż pamiętamy, że zawsze pochodną wyliczymy. Jakkolwiek by nie było, to zawsze sobie poradzimy. Z całką niestety bywa gorzej. To jest koniec zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych przykładów związanych z pochodnymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.